10 państw sklasyfikowanych jako bezwolności. Wskaźnik wolności opracowany jest przez Freedom House i określa trzy kategorie. Wolność demokracji, wolność gospodarcza i wolność prasy. Jako ciekawostkę wspomnę, że w Polsce wolność demokracji ma status wolny, wolność gospodarcza to umiarkowanie wolne, zaś wolność prasy to zadowalająca sytuacja. Przedstawiam Wam 10 państw, które otrzymały czerwone oczka, czyli brak wolności demokracji, brak wolności gospodarczej, gospodarczej i brak wolności prasy. 10. Iran, państwo na Bliskim Wschodzie, leżące między Morzem Kaspijskim na północy, a Zatoką Perską i Zatoką Omańską na południu. 1 kwietnia 1979 roku proklamowano w wyniku rewolucji islamskiej Islamską Republikę Iranu. Przyjęto ustrój polityczny Republiki Islamskiej, łączący elementy nowoczesnej demokracji z religijną dyktaturą. Z jednej strony Iran ma parlament i prezydenta wybieranego w wyborach powszechnych, zna instytucję referendum, zaś opiera się na nowoczesnej zasadzie trójpodziału. Z drugiej jednak wszystko pozostaje pod nadzorem autorytetów religijnych. Iran nie jest jednak tak straszny jak się wydaje. Mieszkańcy Iranu nie akceptują arabskiego porządku, gdyż sami nie są Arabami, a są nimi niestety otoczeni. Choć prawo nakazuje na przykład noszenie kobietom burki, to irańskie kobiety zakładają jedynie chustę na głowę. Policja powinna je za to aresztować. Ale na to pozwala. Turysta, który złamie prawo szariatu w Iranie, nie trafi do więzienia, ale zostanie po prostu upomniany. Rząd im coś narzuca, a samo społeczeństwo z tym walczy. Mówił o tym, ponieważ o Iran wybuchła wojna na kanale Światowa Historia. Więc rozwiewam wątpliwości. Irańczycy to nie Arabowie. Oni nie lubią Arabów tak samo jak Europejczycy i śmiało można powiedzieć, że Irańczycy to nasi sojusznicy. 9. Libia, państwo położone w Afryce Północnej nad Zatoką Wielka Syrta, ze stolicą w Trypolisie, graniczy z Egiptem, Sudanem, Czadem, Nigrem, Algierią i Tunezją. Władzę w kraju sprawuje rząd tymczasowy sformowany 12 marca 2016 roku na podstawie ustaleń z rozmów pokojowych między stronami walczącymi przeciwko sobie w toczonej obecnie wojnie domowej. W pierwszej fazie konfliktu zbrojnego władza w kraju była podzielona pomiędzy rywalizujące ze sobą parlamenty, Izbę Reprezentantów i Powszechny Kongres Narodowy. Ten drugi uległ samorozwiązaniu 5 kwietnia 2016 roku. Szariat w połączeniu z wojną domową. No to nie może być nic dobrego. 8. Turkmenistan. Państwo położone w Azji Środkowej na północ od gór Kopet Dag, pomiędzy Morzem Kaspijskim a Amudarią. Większość mieszkańców stanowił Turkmenii. W latach 1991-2013 kraj był dyktaturą jednopartyjną. W 2013 roku w skład parlamentu wszedł pierwszy członek partii opozycyjnej. Obecnie w Turkmenistanie obowiązuje system partii dominującej. 7. Gwinea Równikowa, państwo w centralnej Afryce w czasach kolonialnych pod nazwą Gwinea Hiszpańska, graniczy z Kamerunem i Gabonem. Kontynentalna część państwa leży na półkuli północnej, zaś należąca wyspa do gwinei, Pagalu. Na południowej. Pod presją Zachodu oraz opozycji na początku lat 90. ruszył proces demokratyzacji. W 1992 roku wprowadzono system wielopartyjny. Pomimo formalnych przemian prezydent nadal kontroluje finanse, armię oraz środki przekazu. 6. Kuba. Wyspiarskie państwo unitarne w Ameryce Środkowej położone na Morzu Karaibskim w archipelagu Wielkich Antylii. Państwo to składa się z wyspy o nazwie Kuba oraz szeregu otaczających ją mniejszych wysepek. Na wyspie obowiązuje system jednopartyjny, w którym funkcjonuje Komunistyczna Partia Kuby. 5. Birma, państwo położone w Azji Południowo-Wschodniej nad Zatoką Bengalską i Morzem Andamańskim, wzdłuż rzeki Irawad. W 2008 roku ustanowiono konstytucję, która obowiązuje do dzisiaj. W konstytucji usankcjonowano uprzywilejowane miejsce armii w polityce. W ten sposób prawnie przekazano jej całą władzę. 4. Zimbabwe, państwo położone w południowej Afryce. Jego stolicą jest Harare. Zimbabwe jest republiką i byłym członkiem wspólnoty narodu. Według konstytucji z 1980 roku, modyfikowanej w 1990 roku, głową państwa i szefem rządu jest prezydent wybierany na 6 lat przez parlament. 31 lipca 2013 roku Mugabe zwyciężył już w pierwszej turze wyborów prezydenckich, zapewniając sobie siódmą reelekcję. Pokonał przeciwnika uzyskując 61% głosów. Wybory zostały uznane przez niezależnych obserwatorów za sfałszowane. Dosłownie miesiąc temu doszło w Zimbabwe do zamachu stanu. 3. Uzbekistan, państwo położone w Azji Środkowej, członek wspólnoty niepodległych państw, jest krajem podwójnie śródlądowym. Uzbekistan jest unitarną republiką, w której funkcjonuje system prezydencki. Głową państwa jest prezydent Republiki Uzbekistanu, teoretycznie w państwie jest demokracja. Zachodni obserwatorzy wskazywali na naruszenie praw człowieka przez reżim. Wybory parlamentarne z 26 grudnia 2004 roku uznane przez władze rosyjskie za przejrzyste, w pełni demokratyczne i prawidłowo zorganizowane wywołały falę krytyki ze strony obserwatorów zachodnich. 2. Erytrea. Państwo w Afryce Wschodniej położone nad Morzem Czerwonym. Gęstość zaludnienia wynosi 47 osób na kilometr kwadratowy. W państwie obowiązują dwa języki urzędowe: Arabski i Tigrinia. W użyciu jest także język angielski. W Erytrei nie przestrzega się praw człowieka. Według działaczy praw człowieka Erytrea jest totalitarnym państwem. W kraju nie ma niezależnych sądów ani mediów. Ostatni zagraniczny korespondent został wydalony z państwa w 2006 roku. 1. Korea Północna. Państwo w Azji Wschodniej powstałe w północnej części Półwyspu Koreańskiego po II wojnie światowej na terenach zajętych przez Armię Czerwoną. Oficjalnie według konstytucji Korea Północna jest Republiką Socjalistyczną. Myślę, że nie muszę opowiadać, co tam się odwala, bo temat był już poruszany milion razy. Zastanawia was pewnie, gdzie Arabia Saudyjska, Irak, Afganistan i Syria. W Arabii Saudyjskiej wolność gospodarczą klasyfikuje się jako umiarkowanie wolną. W Iraku sytuacja jest lepsza niż się wydaje, ponieważ wszystkie trzy punkty to umiarkowanie wolny. W Afganistanie wolności nie ma, jednak wolność prasy określa się jako trudna sytuacja. Trudna nie oznacza, że wolności brak. I na koniec Syria, gdzie wolność gospodarcza jest określana jako w zasadzie bez wolności. W zasadzie nie oznacza, że całkowicie. Przez to nie oznacza się państwa na czerwono. Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie ominąć wartościowych odcinków, które wychodzą codziennie o 15. Co sądzicie o tym odcinku? Dajcie znać w komentarzach. Napiszcie również, co chcecie zobaczyć w następnym filmie. Nie zapomnijcie wysłać link do tego filmu znajomym. Zachęcam Was do obejrzenia moich poprzednich filmów. Zerknijcie również na mój drugi kanał Światowa Historia. Cześć!